6 kwietnia PSP Dzierżoniów otrzymała zgłoszenie z systemu eCall odnośnie wypadku, który się wydarzył w Wilkowie Wielkim. Na miejsce zostały zadysponowane OSP Łagiewniki, OSP Sienice, OSP Niemcza, dwa OSP spoza powiatu dzierżoniowskiego, to był powiat wrocławski. Do tego dwie jednostki z PSP Dzierżoniów. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki OSP zostały dwa samochody po zderzeniu czołowym. Jeden samochód był uszkodzony bokiem. Łącznie we wszystkich samochodach podróżowało 5 osób. Dwie osoby nie wymagały pomocy medycznej. Ratownicy medyczni sprawdzili ich stan zdrowia, natomiast rodzina z małym dzieckiem, około 4-letnim, wymagała pomocy medycznej, plus kierowca Audi. Do kierowcy z Audi był zadysponowany LPR. Cała reszta była już opatrywana na miejscu przez ratowników medycznych. Z tego, co widziałem, jeden z zespołów PRM-u był też spoza naszego powiatu, to był z Ząbkowic. Na czas działań droga numer 8 była całkowicie zablokowana, objazd był wytyczony bocznymi drogami.